Witajcie. Chciałem się z Wami dzisiaj podzielić takim niestandardowym sposobem na wysiew pomidorów. Zobaczcie, mam tutaj stosik wytłaczanek, czy też wytłoczek po jajkach. Producent zapewnia, że te wytłoczki są w pełni ekologiczne, czyli wykonane z takich ekologicznych materiałów. Nie ma tutaj żadnego kleju. Jest to po prostu czysty papier, taka czysta chłonąca wodę tektura. No i wydaje mi się, że w takich właśnie wytłaczankach w bardzo fajny sposób będzie można wysiać pomidory. Posłużą one jako takie wielodoniczki. Zobaczcie, tutaj jest 2, 4, 6, 8, 10 otworów na jajka, ale ja wykorzystam właśnie te otworki jako doniczki, jako wielodoniczki. I spróbuję sobie tutaj wysiać takie oto właśnie pomidorki koktajlowe. Mam tylko nadzieję, że one nie straciły zdolności do kiełkowania, ponieważ mam je już chyba dwa sezony, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No dobra, no to zostańcie ze mną do końca. Pokażę Wam, jak fajnie wysiać te pomidorki w tych wytłoczkach. Tutaj przygotowałem sobie ziemię. No i tutaj jeszcze taki atrybut do wsypywania ziemi. No dobrze, no to zapraszam Was na film. Z tych wszystkich wytłoczek, które tam widzieliście na początku, praktycznie przyda mi się tylko jedna, ponieważ aż tak dużo pomidorów nie zamierzam wysiewać. Przygotuję sobie na początku właśnie te wytłoczki do wysiania. Zobaczcie, wystarczy obciąć i ta górna część może stanowić taką podstawkę do tej naszej wielodoniczki. No i to właściwie wszystko. Oczywiście musimy sobie tutaj wsypać przygotowaną wcześniej ziemię. Tak, powiedzmy do połowy, nim umieścimy w tych wielodoniczkach papierowych nasze nasionka z pomidorami. Dlatego ja sobie tutaj tym moim przyrządem wsypię troszkę, odrobinę ziemi. Tak jak tutaj widzicie, myślę, że to całkowicie wystarczy. Taka fajna, czysta robota. O, nie do końca, no bo już mi się tutaj wysypało. Zawsze przy takiej robocie coś się musi pobrudzić, ale na szczęście nie wysypało się tego dużo. Także myślę, że na razie tyle ziemi wystarczy. No i spróbuję sobie ją jeszcze tutaj nawodnić przed wsypaniem ziarenek pomidora, nasion pomidora. Też odrobina ziemi, wody. Nie musi tego być na razie dużo. No i możemy sypnąć nasionka pomidorków. No tutaj w tym opakowaniu już niewiele mi tych nasionek pozostało, ale myślę, że na jedną taką wytłoczkę będzie w sam raz. Można umieścić po jednym nasionku. Właściwie powinno się umieścić po jednym nasionku. No, ale ja to robię już tak, powiedzmy, hurtowo. Sypię tyle, ile mi się sypnie. Mam nadzieję, że nie przesadzę, że w jednym otworku nie będzie więcej nasionek. Spróbuję to tak zrobić na oko. No dobra, chyba wszystko udało mi się wysypać. Nie było ich tu wiele, ponieważ w zeszłych sezonach już wykorzystałem część tych nasionek. No i teraz jeszcze trzeba to wszystko przysypać, tak żeby pomidorki mogły sobie tam spokojnie w tej ziemi wykiełkować. Naprawdę jest to bardzo fajny sposób. Zobaczcie, te wytłoczki po podlaniu wodą już tam powolutku nasiąkają tą właśnie wodą, no i one będą cały czas
trzymały wilgoć. No a co za tym idzie? Stworzy się taki optymalny mikroklimat właśnie do wysiewu tych pomidorów. No dobrze, to jeszcze tutaj troszkę podleję tą wierzchnią warstwę, tak żeby nie przesadzić, żeby one tutaj nie miały zbyt mokro. Odrobinka wody do każdej dziurki. No i ta woda częściowo zostanie wchłonięta przez tą właśnie wytłoczkę. Zobaczcie, tutaj już widać ten ślad, gdzie ta woda już, że tak powiem, przenikła przez tą dosyć grubą tekturkę. No i ma to taką zaletę, że ta tekturka się nam nie rozpadnie. No i co jeszcze? Wystarczy nałożyć jeszcze taką folię, szklarenkę zrobić. No i mamy zapewnione idealne warunki do kiełkowania. No a żeby przyspieszyć kiełkowanie tych pomidorów, musimy użyć takiego oto atrybutu. Jest to magiczna różdżka. Musimy oczywiście użyć również zaklęcia. Czory mory, niech wyrosną pomidory! Proszę bardzo, jaka skuteczna jest ta różdżka. Polecam. Zobaczcie, jak szybko w ciągu kilku sekund w tych wytłoczkach urosły takie oto pomidorki. No, także uważam, że jest to świetny, naprawdę świetny sposób na takie kiełkowanie tych pomidorków. Oczywiście za niedługo, jeśli pojawią się tutaj tak zwane liście właściwe, będzie trzeba przepikować te pomidorki, a na to również mam pewien sposób. No ale na razie niech sobie tutaj rosną pod tą szklarenką. Będzie im cieplutko. No i za jakiś czas pokażę Wam, w jaki sposób można te pomidorki jeszcze przepikować. O takim ciekawym sposobie na pikowanie pomidorów mam zamiar zrobić kolejny odcinek, ale tutaj już Wam pokażę mniej więcej, jak chciałbym to zrobić, wykorzystując troszkę inny materiał niż te wytłoczki, ale również jest to papier, jest to karton. Taka oto rolka po papierze toaletowym może w bardzo fajny sposób posłużyć nam jako doniczka. Ma ona taką zaletę, że ona jest degradowalna, czyli możemy sobie tą doniczkę włożyć po prostu bezpośrednio do gruntu, jak już te nasze pomidory będą duże. No i nie trzeba wyjmować z jakichś plastikowych doniczek, uszkadzać systemu korzeniowego, tylko wystarczy bezpośrednio włożyć taką oto papierową doniczkę do ziemi. No ale to już będzie materiał na kolejny odcinek, na który Was zapraszam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!